Witam. Dzięki uprzejmości firmy Scribo mogę prezentować kolejne notatniki i to kolejne japońskie notatniki, bo firma Scribo sprowadza coraz to nowsze rzeczy i tym razem są to produkty firmy Life z Japonii. I oto pierwszy z nich to taki zeszyt większego formatu. Jak widać na grzbiecie są tutaj dwie składki, a więc jest to przeszyte, nie rozlatują się te kartki. No i z opisu wynika, że to gładki bez linii. Tak jest, w środku gładki papier. No i proszę bardzo, jak tu rozłożę, to lekkie przyprasowanie i nie trzyma się. Troszkę myślę, po jakimś czasie, jak się ułoży, to będzie leżał. O! Czyli nie jest to zszyte aż tak mocno, żeby się bez przerwy zamykało. Wystarczy lekko przyprasować i już jest to nowy zeszyt praktycznie nie otwierany, dlatego troszkę się zamyka. Tutaj końcówka. Jak widać, takie zauważam żeberka. No i proszę, pod światło tutaj widać, że jest to papier lepszej jakości. Nie taki zwykły, ale ciut lepszej. No zaraz sprawdzimy, jak to się ma przy pisaniu, ale na razie można powiedzieć, że ładnie wygląda. 18 cm szerokości na 26 wysokości ma ten notatnik firmy Life. A to drugi, ten nosi nazwę Symphony. I tutaj już mamy 100 kartek na grzbiecie przeszytych taką spiralką. Widać, że jest wyokrąglone na rogach. Twarda okładka, 100 arkuszy, format B6. No, taki lekko retro wygląd z zewnątrz. I tu jest kartka w kratkę w środku. Ja już tu próbki porobiłem wcześniej. Rozkłada się na płasko, w związku z tym, że ma tą taką spiralę z tyłu, więc nie ma problemu z zamykaniem się tego w trakcie pisania. I jeszcze tutaj pod światło widać, że to ta sama struktura papierów, która była poprzednia, więc sprawdźmy, jak on sobie radzi z atramentem. Tu na górze bardzo szeroki, mocno lejący atrament. Po drugiej stronie widzimy to samo, lekko prześwituje, ale przebijania nie ma. O, proszę tutaj. No i tu kilka różnych rodzajów atramentów wykorzystałem, żeby sprawdzić, czy coś będzie przebijało. Nawet mocno smarowałem. Tu widać, że to Pilot Parallel 3,8 mm szerokości. Smarowane tutaj gęsto. Nic nie przebija na drugą stronę, a więc papier super, że tak powiem, w tych dwóch produktach firmy Life. Przyjemnie się po nim pisze, nie jest taki chropowaty, ani wyjątkowo gładki. No jedyne, jakie zastrzeżenia można mieć, to, że to jest zeszyt na spirali, czy notatnik na spirali. I tu może być problem przy pisaniu na płask, bo wtedy tutaj no, będzie nam to trochę przeszkadzało, ale zawsze można go zamknąć i pisać, że tak powiem, na płasko. Wtedy już ta spirala nie będzie przeszkadzała, bo założymy sobie okładkę z tyłu, o tak, i wtedy już unikamy tego problemu. Gładko się to wszystko przekłada z jednej strony na drugą, nie jest ciasne, w związku z tym ten papier się tam nie drze ani nie zagina. Wszystko jest przemyślanie zrobione, także jest to zeszyt, taki notatnik spiralny, ale jeden z lepszych, można powiedzieć. Jego jakość wykonania jest dobra i dbałość o detale pozwala myśleć o tym, że będzie długo służył, zwłaszcza twarda okładka nie pozwoli się tym rogom specjalnie strzępić ani zaginać. Tyle o tych dwóch produktach, ale chwilę później zakupiłem w sklepie Scribo jeszcze jeden, bo się pojawił Clipper Class Paper. No tutaj jest kolejny produkt firmy Life, to A5.
klejone na grzbiecie, twarda okładka, tu się cena ujawniła, 20 zł. On jest w kratkę, ale taką bladą kratkę, natomiast druga strona jest gładka. Ja myślę, że to jest przeznaczone do pisania po jednej stronie, tak widać tu, że sklejone jest z góry. Dlatego, że tu jest ten nadruk, albo po drugie, gdzie nie ma nadruku. Z tej strony pisze się po nim bardzo dobrze, jest taki gładki, przyjmuje szybko na atrament, ale no, jak widać w niektórych sytuacjach, gdzie jest stalówka, która mocniej podaje atramentu, to przebija na drugą stronę, ale tam na dole, gdzie sporo smarowałem zwykłą stalówką F-ką, nic nie przebiło. Jest to oczywiście trochę innej klasy papier, ale myślę, że też dobry do codziennego użytku. Dziękuję za uwagę.